Cześć, witajcie na kanale Gotujemy. Dzisiaj przygotujemy wspólnie mega cynamonkę. Jej smak na pewno wielu z Was kojarzy. Takie małe bułeczki, ślimaczki cynamonowe. Ja zrobię jedną dużą i będzie miała formę takiego tortu do krojenia. Zobaczycie zresztą, bo formą do pieczenia będzie właśnie tortownica. Czego potrzebujemy, żeby przygotować takiego dużego ślimaka cynamonowego? Mąka pszenna, cukier biały kryształ, cukier puder, mleko, drożdże, masło, oczywiście cynamon, będzie nam potrzebny też budyń waniliowy, a do masy tej polewy na wierzch serek biały, ja mam taki śmietankowy, no i troszeczkę masła i cukier. O konkretach powiem Wam za chwilę, jak będziemy wspólnie robili ciacho. Zaczynamy od ciasta. Najpierw mąka pszenna 450 g. Sypiemy. Bardzo proste, szybkie ciasto. Do mąki dodajemy opakowanie budyniu. Ja mam budyń waniliowy, budyń bez cukru. I to jest opakowanie 40-gramowe. Drożdże. Jeżeli macie świeże, to 20 gramów, natomiast jeżeli macie suche, bo takie też można wykorzystać, to około 7-8 gramów. Do tego dodajemy teraz 60 g cukru, następnie 50 g masła, najlepiej takie pokrojone na kawałki. Ja zawsze wyciągam sobie na chwilę przed pieczeniem, ponieważ drożdże lubią ciepłe składniki, czyli masło w temperaturze pokojowej. Dobra, 50 g gotowe. Do tego 300 g mleka. Wystarczy. Szczypta soli. Dzięki soli nasze drożdże lepiej zadziałają, lepiej urośnie nam ciasto. No i teraz będziemy ciasto wyrabiali. 3 minuty i ciasto gotowe. Oczywiście Wy możecie przygotować ciasto w każdym dowolnym robocie kuchennym. Ciasto gotowe. Tak się prezentuje. I teraz tak przygotowane ciasto przełożymy sobie do miseczki. Ja już tu mam przygotowany kawałek masła. Natłuszczę sobie masełkiem. I do takiej miski przekładamy nasze ciasto drożdżowe. O, ładnie wyrobione. No i teraz to ciasto uformujemy sobie w taką kulę i odstawimy mniej więcej na godzinę, półtorej do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Oczywiście przykrywamy najlepiej jakąś bawełnianą ściereczką. No i widzimy się za chwilę. Możemy przygotować już sobie blat, ponieważ ciasto nam pięknie wyrosło. Zaraz Wam pokażę. Misce pod przykryciem. Proszę, uhuhu. I teraz ciasto wykładamy sobie na naszą matę, na stolnicę. Troszeczkę zagnieciemy i będziemy wałkować. Do formy prostokąta, mniej więcej o wymiarach 60 cm na 25, taki dosyć spory prostokąt. Dobrze. Jak pięknie pachnie drożdżami, bardzo lubi ciasto drożdżowe, choć ono jest wymagające, ponieważ będzie jeszcze drugi raz wyrastało. Ciasto rozwałkowane, u mnie dosyć spore, no i zasada prosta, będziemy potrzebowali około 40 g roztopionego, przestudzonego masła, do tego 100 g cukru, ja dodaję do tego cukru teraz 3 łyżki cynamonu, łyżki, łyżeczki, to w zależności też od tego, jak bardzo lubicie cynamon, no ale skoro to ma być ślimak cynamonowy, no to musi być tego cynamonu trochę. 3 łyżeczki cynamonu, teraz ze sobą mieszamy, pięknie pachnie. I teraz naszym roztopionym masłem smarujemy ciasto, równomiernie pokrywamy
całe masełko zużyjemy. W tym czasie, co spostrzegawczy, zauważyli pewnie, że mam przygotowaną już foremkę. Foremka to tortownica wyłożona papierem do pieczenia. Średnica około 26 cm. Teraz kolejny etap. Będziemy posypywać ciasto naszą mieszanką cukru i cynamonu. O właśnie tak. Posypujemy nasze ciasto. I tak jak mówię, w zależności od tego, czy lubicie dużo cynamonu, możecie sobie dołożyć. Ja tak jak mówię, te 3 łyżeczki kopiaste u nas wystarczą. I teraz ładnie ta mieszanka połączy się z masełkiem. Pięknie już pachnie w całej kuchni. Tak przygotowane ciasto kroimy teraz na pasy. Szerokości około 5 cm. I teraz będziemy zwijali naszego ślimaczka. Zaczniemy od pierwszego. Ustawimy go sobie na środku. I kolejne będziemy owijali wokół tego bazowego. A wygląda to tak. No i teraz to ciasto będziemy sobie tu owijać dookoła. I powstaje nam taki duży ślimak. O, to nam się posklejało, nie szkodzi. Proszę. Jeszcze 2 pasy. Patrzcie, jaki ładny ślimaczek powstaje. To jest mega ślimak, mega cynamonka. No i tak przygotowanego ślimaka, cynamonkę, zostawiamy na 30 minut do wyrośnięcia, oczywiście pod przykryciem. Ciasto pięknie wyrosło, około 30 minut w ciepłym miejscu. Teraz wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około pół godziny, 35 minut, w zależności od tego, jak Wam będzie się piekło. Będzie coś pysznego. Dobrze i upieczone. Wow, ale też wyrosło. Poczekajcie, ostrożnie. Proszę, jaki ślimak. Wypieczony. Teraz musimy go troszeczkę przestudzić i przygotujemy polewę na bazie serka. Będzie pysznie. Kiedy ciasto się studzi, przygotujemy sobie polewę. Dowolny serek śmietankowy, około 150 g. Do tego będzie 30 g masła, 70 g cukru pudru, no i około 2 łyżeczek cukru waniliowego. Na bazie tych składników powstanie polewa, którą nałożymy na ciasto. Cukier puder, 70 g. Płaska łyżka cukru waniliowego. I wszystko razem będziemy miksować. Podgrzewamy, łączą się składniki i za chwilę wylewamy na ciasto. Masa jest gotowa, wygląda w ten sposób. I teraz taką masę za pomocą pędzelka wtłaczamy tutaj też w te miejsca naszego ślimaka. I powstaje nam duży taki cynamon. Ciasto zostawiamy do stężenia i możemy zajadać. Przyszedł czas na test. A porcja na test już gotowa. Wygląda tak. Pachnie przepięknie. Ciasto się wczoraj upiekło, a dzisiaj jest gotowe do konsumpcji. Proszę, Marek. No słuchajcie, ja już mogę powiedzieć ciemno, że ciasto jest rewelacyjne, bo już to miałem okazję zjeść. A jeszcze jedna uwaga, można je podgrzać sobie. Rewelacja. I najlepsze jest to, że ten ser, który nie jest mascarpone, smakuje wyśmienicie, smakuje jak oryginał. Także 10 na 10. No to co teraz? Ciacho, kawka i na balkon. Ślimak cynamonowy XXL, serdecznie Wam go polecam. Pyszny w smaku, z nutą cynamonu, drożdżowe ciasto. Także jeżeli Wam przepis się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i smacznego. Widzimy się w następnym odcinku. To na razie, pa!